dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W 45. moim podcaście dzisiaj temat będzie nietypowy, bo... Znaczy nietypowy. Będzie o... czy wiara w siebie przynosi rezultaty. Ponieważ to jest niesamowite, co się ostatnio w moim życiu dzieje i zastanawiałam się, jaki podcast mam dla Was nagrać. Ale chyba to będzie bardzo dobry temat. I poprzedni mój podcast, czy warto odpuszczać, będzie kontynuacją tego, co powiedziałam ostatnio. A mianowicie dzisiaj będę mówiła o tym, żeby nie odpuszczać. Ktoś powie zaraz, no to najpierw mówisz odpuszczać, potem nie odpuszczać. Dlatego, że chodzi mi tutaj w tym kontekście o to, żeby nie odpuszczać rzeczy, które są dla nas ważne, które są dla nas piękne, które są dla nas wartościowe, które skrywamy w swoim sercu i które napełniają nas taką wiarą i nadzieją, że to może się wydarzyć, może się spełnić, chociaż czasami wydaje się niemożliwe do zrealizowania. Moi drodzy, ja nazywam się Anna Antoniak, moi podcasty ukazują się raz w tygodniu, w każdy czwartek. Możecie ich słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor. Możecie ich również je znaleźć na Ludzie Sukcesu, na kanale YouTube oraz na moim fanpage'u na Ludziach Sukcesu. I ostatnio właśnie mówiłam o tym, żeby czy warto odpuszczać i tam mam nadzieję, że te osoby, które sobie przesłuchają, to będą wiedziały, o czym mowa, bo tam mówiłam o odpuszczaniu takich złych rzeczy, czyli rzeczy, które nas trzymają w miejscu, które nie pozwalają nam wzrastać, które tak naprawdę zagłuszają naszą wiarę w siebie i często to są ludzie albo jakieś okoliczności, albo jakieś zdarzenia, które gdzieś są i my tkwimy w tym. Często też jest przeszłość, słuchajcie, na przykład wczoraj miałam rozmowę z pewną osobą i ta osoba nawet nie wiedziała, że cały czas wraca do przeszłości w pewnym temacie, a bardzo chciała iść do przodu i rozmawiając z nią zapytałam, czy widzi, o czym mówi cały czas. Dlatego odpuszczanie rzeczy, które nas trzymają w miejscu albo przeszłość jest jak najbardziej korzystnym dla nas zjawiskiem i warto to zrobić. Natomiast dzisiaj powiem o nieodpuszczaniu rzeczy, które są dla nas istotne, czyli takie wartości, które mamy w sobie. Nie wiem, czy ktoś z Was, czy Ty, słuchaczu, który dzisiaj to słuchasz, w ogóle wiesz, jakie masz wartości, które chcesz pielęgnować i pielęgnujesz w swoim życiu. Jeżeli masz moją książkę, to na 53. bodajże stronie nie pamiętam, więc nie chcę skłamać, proszę sprawdzić, bo nie mam jej przy sobie. Jest takie ćwiczenie z wartościami, warto sobie to zrobić, warto, bo wtedy wiesz, co pielęgnujesz sobie i co jest dla Ciebie ważne. I tam są wypisane wartości. I jeżeli masz takie wartości, to Ty je pielęgnujesz i dla Ciebie one są ważne i istotne. I dla mnie, na przykład, jak ja sobie robiłam pierwszy raz kiedyś to ćwiczenie, to jedną z wartości była prawda. I potem, jak sobie pomyślałam o tym po iluś latach, dlaczego ja pewne rzeczy robię w taki, a nie inny sposób, i doszłam do tego, że to moją wartością jest prawda. I ja zawsze doszukuję się, czy coś jest prawdą dla mnie. Czy tak, jak świat mi pokazuje pewne rzeczy i kreuje mi pewne rzeczy, czy to jest prawda. I słuchajcie, nagrałam też o tym podcast, nie jeden chyba tutaj nawet, gdzie jest prawda, albo Matrix, żebyście sobie posłuchali i zobaczyli, o czym tam jest mówię, albo czym nas karmią, kłamstwa, którymi nas karmią. Posłuchajcie sobie. I dla mnie bardzo miało to znaczenie, dlatego jestem taka dociekliwa. Kiedyś się dowiedziałam, że jak byłam mała, to byłam ciekawska. No i ta ciekawość wynika z tego, że po prostu doszukuję się pewnych rzeczy i szukam tej prawdy. Oprócz tego, no moją wartością są również miłość i zdrowie i inne. I jeżeli sprawdzisz sobie, co jest Twoją wartością, to dzieje się tak samoczynnie, przynajmniej w moim przypadku, nie wiem jak to będzie w Twoim, że Ty podążasz za tą wartością, która jest dla Ciebie ważna i którą skrywasz tak naprawdę i którą pielęgnujesz w sobie. Bo jeżeli masz tą wartość na przykład i wiesz, że dla Ciebie jest prawda ważna, to Ty doszukujesz się tej prawdy, tak jak właśnie było w moim przypadku. Jeżeli dla Ciebie miłość jest ważna, to będziesz miłował nie tylko siebie, czyli kochał siebie, ale będziesz też kochał innych ludzi.
nie będziesz chciał krzywdzić innych ludzi, nie będziesz chciał robić nikomu źle. Choć często jest tak, że ludzie mówią, słuchajcie, że oni, dla nich miłość jest najważniejsza i tak dalej, a potem robią całkiem inne rzeczy niż to, o czym mówią. Być może dlatego, że oni nawet nie wiedzą, że są takie rzeczy jak wartości i nie wiedzą, czy to jest wartość, albo czy oni naprawdę tego chcą. Bo czasami jak z kimś też pracuję, słuchajcie, i ktoś robi to ćwiczenie przy mnie, albo po prostu pokazuje mi to, to jedną wartością jest na przykład coś, a drugą wartością jest coś przeciwstawnego. Czyli na przykład, podam taki przykład, że dana osoba powiedziała, że wolność jest ją wartością, a z drugiej strony bezpieczeństwo. I nie ma czegoś takiego, że ty jesteś, że chcesz być wolny, nie wiem, finansowo na przykład, tak? A z drugiej strony czuć bezpieczeństwo, bo to się kłóci ze sobą. Nie wiem, czy teraz, czy widzicie tą sytuację. No bezpieczeństwo to wiąże się z tym, że siedzisz w jednej pracy, jest ci dobrze i w ogóle, a z drugiej strony tam osoba mówi, że to jest wolność i absolutnie czegoś takiego nie może być, bo się będzie kłóciło z tobą i nie będzie tego takiego współdziałania ze sobą, współgrania, tak? I to jest bardzo ważne, żeby zrobić sobie takie ćwiczenie z wartościami, żeby wiedzieć, co jest dla ciebie istotne i ważne. I kiedy mamy te wartości, kiedy je pielęgnujemy, przynajmniej w moim przypadku jest, i słuchaj, ja powtórzę to jeszcze raz, bo ja za każdym razem to mówię, jeżeli mnie słuchasz, jeżeli coś cię dotknęło, zabolało, poruszyło, to sprawdź, czy tak jest. Po prostu zacznij doszukiwać się prawdy, zacznij doszukiwać się tego, czy rzeczywiście tak jest, czy tak nie jest, czy to jest prawda dla ciebie, dobra, bo to, co może być dla mnie dobre i wartościowe, wcale nie musi być dla ciebie, bo jesteś całkiem innym człowiekiem, ja to szanuję i masz do tego prawo. I to jest najwspanialsze w tym wszystkim. Także sprawdzaj, zawsze sprawdzaj, czy tak jest. I słuchajcie, to jest magia, dzieje się wtedy, kiedy nie odpuszczamy pewnych rzeczy, czyli nie odpuszczamy takich rzeczy, które są dla nas wartościowe, prawdziwe i dobre, bo to się wiąże też z wytrwałością, wiąże się z nadzieją, wiąże się z wiarą, nie dość, że w siebie, to jeszcze w to, czego pragniemy, czego chcemy. I pamiętajmy, że cierpliwi zostają wynagrodzeni i to jest powiedziane już od dawien dawna, w Biblii też jest to napisane, a ja bardzo ją lubię i zaczytuję się w niej. Wytrwałość i wiara daje nam taką siłę w pokonywaniu pewnych przeszkód na naszej drodze, pewnych słabości, pewnych zawirowań, które gdzieś tam są. I oczywiście, jeżeli spotyka nas coś złego, to nas to boli i czasami wydaje nam się, że to już jest koniec i że już więcej nie damy rady i tak dalej. Ale Bóg powiedział, że da nam tylko takie rzeczy, które możemy udźwignąć. Także jeżeli masz jakąś lekcję, którą akurat przeszedłeś albo przeszłaś, to jest to po to, żeby cię wzmocnić, żebyś się czegoś nauczył, żeby wzrosnąć, bo za jakiś czas powiesz, że to ta sytuacja była najlepszą sytuacją, bo ona cię doprowadziła do dziś, do tego miejsca, w którym jesteś. I ja, słuchajcie, ja dostałam tyle razy kopa w dupę, że jak ja sobie o tym myślę, to ja mówię, ja cię sunę, że ja w ogóle, że moje pośladki tyle przyjęły. W cudzysłowie oczywiście, ale naprawdę to jest niesamowite, jak patrzę z perspektywy na moje życie i jeżeli czytaliście moją książkę, to wiecie, tam jest po części opisana moja historia. To myślę sobie, że nie, i tak czasami patrzę na mężczyzn niektórych. Kobiety mają troszeczkę inne wyobrażenie i my mamy dzieci, rodzimy dzieci i tak dalej, to mamy taką siłę, ale czasami patrzę na mężczyzn niektórych i sobie myślę, przepraszam, jeżeli teraz kogoś urażę z Was, mężczyźni, ale sobie myślę, gdzie Ty masz jaja, bo jak ja dostawałam jakieś tam kopy w tyłek, to no nie siedziałam i nie popadałam w nałogi i tak dalej, chociaż też miałam taki epizod w swoim życiu, ale wstawałam, podnosiłam się i po prostu szłam dalej. Nie ma czegoś takiego u mnie, że ja się po prostu poddaję, tylko robię. I czasami jak patrzę na niektóre osoby, czasami kobiety też to są, i sobie myślę, przecież masz w sobie wszystko i możesz po prostu iść dalej, możesz to zrobić, a to, co cię teraz spotyka, to jest tylko część. Tylko widzisz, jeżeli nie mamy wiary w siebie, nie mamy wiary w coś wyższego, to bardzo szybko i łatwo jest zatracić się w takiej czarnej otchłani, czarnej dupie, za przeproszeniem. I jest to
no, smutne tak naprawdę, bo pamiętaj, że ciemna strona ma dostęp do Twoich myśli. Ciemna strona ma dostęp do tego, co myślisz, i ciemna strona zasiewa Ci myśli złe, myśli takie zwątpienia, strachu, lęku tego całego syfu, który gdzieś tutaj krąży w tym świecie. I dzisiaj na przykład otworzyłam sobie komputer i pracowałam i wyświetliło mi się na temat tego koronawirusa, jakie informacje i jak często docierają tego, i jak karmią świat strachem, żeby tylko po prostu mieć przewagę nad ludźmi. I dlatego ja Ci serdecznie polecam, żebyś przesłuchał sobie te podcasty na temat, gdzie jest prawda, o Matrixie właśnie, o tym, tak, żebyś sobie to przesłuchał i zobaczył i sprawdzał pewne rzeczy. Bo powiem tak szczerze, że ja kompletnie się nad tym nie zastanawiam, czy to jest ten wirus i co on robi i w jaki sposób, czy on przyjdzie do mnie, czy nie przyjdzie. Nie myślę o tym, ponieważ ja mam wiarę w to, że ja robię swoje rzeczy, to się tam dzieje gdzieś, ja nie mam na to wpływu. Także nie chcę mojego życia przekładać na to, co dzieje się w świecie, i nie chcę karmić się lękiem i strachem, tak jak właśnie teraz to się dzieje, gdzie rozsiewany jest na cały świat. Słuchajcie, nawet z Australii dostałam ostatnio informacje na ten temat, i jak to przeczytałam, to, bo mój kuzyn mi wysłał, to pomyślałam sobie, wow, to naprawdę oni muszą tam siedzieć i non-stop to oglądać albo słuchać, jak on wie takie informacje. Ja kompletnie nie mam zielonego na ten temat pojęcia. I jeżeli Twoją wartością jest zdrowie na przykład, no to Ty wiesz, że Ty się zdrowo odżywiasz, że Ty dbasz o swoją ochronę, o swój organizm, o swoją odporność. Dbasz również o swoje dzieci, czyli nie karmisz ich śmieciowym, gównianym jedzeniem. Nie karmisz siebie, bo wtedy, no oczywiście, jeżeli Twój organizm jest zaśmiecony i mało odporny, to przyjdą do Ciebie różne wirusy, choroby itd., itd. Ja ostatnio miałam zanik głosu przy ostatnim podcaście. Przeszło mi to w kilka dni. Dawno czegoś takiego nie miałam, słuchajcie, ale skrzypiałam jak normalnie, jak stara skrzynia. Mój głos. Rozmawiam z moją koleżanką, ona mówi, Ania, jak ty fantastyczny, ty masz fantastyczny głos, wow, jak ja uwielbiam taki głos. Ja mówię, super, wspaniale. Ona mówi, no, ja mówię, to słuchaj, ja ci go oddam, mówię, weź sobie go. I zaczęłyśmy się wtedy śmiać, bo no, jej się podobał mój głos, ale słuchajcie, ja nie mogłam mówić i miałam jeszcze jechać na pewne spotkanie, na taką konferencję, i sobie myślę, jak ja w ogóle się tam odezwę, jak ja piałam. I dla mnie to było, no, nie mogłam tego przeskoczyć, słuchajcie. Okej, wracając do tematu, chodzi o to, żeby pielęgnować w sobie takie te wartości, które są dla nas ważne. Jeżeli to pielęgnujesz, to mimo przeszkód, mimo tych wszystkich jakichś tam wyzwań i tak dalej, tak właśnie całego syfu, który gdzieś nas otacza, ty masz taką wiarę w siebie i w coś wyższego. No ja akurat wierzę w Boga, nie wiem, w co ty wierzysz, że ja czuję taką ochronę wokół siebie i wokół tego, co się w moim życiu ostatnio dzieje, że to jest niesamowite. A powiem Wam, że dzieją się po prostu przecudowne, niesamowite rzeczy. I mam nadzieję, że będę mogła za jakiś czas powiedzieć w jakimś kontekście kilka kwestii, ale chcę powiedzieć, że by nie odpuszczać tego, co jest Twoją prawdą i Twoim sensem życia, bo nigdy nie wiesz, kogo spotkasz, w jakim momencie na swojej drodze. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy po akurat Twojej porażce, która gdzieś tam była. Bo często tak jest, że mówimy właśnie, że coś jest nie tak i że teraz to jest, wiecie, do dupy wszystko, bo akurat się tak wydarzyło, bo straciłeś pracę, bo coś tam, a potem doprowadza Cię do czegoś fantastycznego. Albo rozchodzisz się ze swoim chłopakiem, swoją dziewczyną, nie wiem, rozwodzisz się z mężem, a potem spotykasz miłość po prostu, która tak Cię uskrzydla i dopełnia, że na to całe życie czekałeś albo czekałaś. I nigdy by się to nie stało, gdyby nie doprowadziły Ci pewne sytuacje do tego. Wczoraj miałam też spotkanie wieczorem. To jest niesamowite, bo spotkałyśmy się tak naprawdę pierwszy raz z tą osobą i nie mogłyśmy się nagadać.
i nie mogłyśmy się po prostu nagadać, dlatego że opowiadała mi też takie rzeczy tak niesamowite. Ja wiem, że tak się dzieje, bo sama mnie to spotyka. I jak poznała swojego męża i jak to wszystko się wydarzyło i co było wstecz, czyli takie kropki, łączenie kropek jest tak niesamowitym zjawiskiem. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, co to jest łączenie kropek, ale łączysz wydarzenia w Twoim życiu i to wszystko doprowadza Cię właśnie do miejsca, w którym dzisiaj jesteś. I nie mówię, że to uniesienie i to wszystko będzie trwało wiecznie, no bo przyjdą pewnie jakieś tam gorsze chwile i gorsze dni, ale jeżeli wierzysz w siebie i wierzysz w Boga i wierzysz w coś wyższego, to masz takie poczucie, że będzie dobrze. I chodzi o to, słuchajcie, żeby wierzyć, że będzie dobrze. Taka nadzieja. Bo jeżeli tracisz nadzieję, to tak naprawdę tracimy życie. Bo co to za życie bez nadziei na coś lepszego? Na kolejny lepszy dzień, na kolejne lepsze jutro, na kolejne marzenie, na kolejny dotyk, na kolejne spojrzenie w oczy. To jest... Zobaczcie, świat karmi nas takimi błahymi sprawami i karmi nas takim szajsem, ze przeproszeniem, no bo wiadomo, że są samochody na świecie i fajne domy i w ogóle i to wszystko jest gdzieś tam dostępne, my marzymy o tym i tak dalej, ale co nam po tym wszystkim, jeżeli Ty zatracisz swoją duszę, zatracisz swoje wartości, zatracisz swoje serce w tym wszystkim, w tym całym świecie, co nam z tego? Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale kiedy poukładamy sobie pewne rzeczy w sobie i w swoim życiu tutaj w środku, to rzeczy na zewnątrz też się układają. Dlatego wiara w samego siebie jest podstawą w ogóle egzystowania w tym świecie. I ja, słuchajcie, 3 lata temu stworzyłam dla siebie takie pewne ćwiczenia, które robię do tej pory każdego dnia. Chyba, że gdzieś wyjadę, no to nie robię, bo nie zabieram ze sobą mojego zeszytu, ale robię te ćwiczenia nawet w duchu, czasami sobie mówię pewne rzeczy. I jeżeli jeszcze nie skorzystałeś, to ja zachęcam Cię, żebyś skorzystała, ale żebyś zrobił to, co tam jest napisane. Dlatego, że często też osoby nie robią, potem ja się z nimi spotykam, na przykład w pracy 1 na 1 i one robiły i przestały. Dlatego, że nie wierzą w siebie. A ta niewiara się też bierze z tego, że odkładamy. Odkładamy po prostu pewne rzeczy na później, odkładamy na kiedyś, na potem. I wtedy tracimy taką wiarę w siebie, no bo nie dotrzymujemy sobie słowa. A tam dokładnie jest powiedziane, że jeżeli będziesz robić pewne rzeczy każdego dnia, 5 minut, 10, zaczynasz wchodzić w taki dobry nawyk, taką wytrwałość, taką konsekwencję. Jeżeli to zrobisz, to ta konsekwencja i wytrwałość przełoży się na inne dziedziny Twojego życia. I to są takie drobne, malutkie rzeczy. I one Cię budują, bo one budują Twoją taką postawę, Twoje fundamenty wiary w siebie. I potem dzieje się magia. I ja Wam chcę powiedzieć, że 3 lata robienia tego, działania i tych wszystkich zmian, które zachodziły we mnie, w moim umyśle, w moim sercu, doprowadziły mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem i jestem mega za to wdzięczna. To był bardzo trudny okres w moim życiu, bardzo trudny. Ja nie miałam takiego trudnego okresu w swoim życiu. To był najtrudniejszy okres w moim życiu. Jak mój tata zmarł kilkanaście lat temu, to też był bardzo trudny okres w moim życiu, ale to, co się działo akurat w tym okresie 3-4 lat, to było straszne, po prostu to było straszne. I ja o tym mówię na filmach też i mówię o tym w podcastach, że ja już myślałam, że to już koniec, że ja po prostu straciłam sens. Ale wtedy, w tym momencie właśnie podniosłam się i ja zaczęłam najpierw być wdzięczna za to, że jestem w ogóle. A wdzięczność jest miłością. I zaczyna się w Twoim życiu dziać coś niesamowitego, bo zaczynasz poznawać innych ludzi, pewne okoliczności. A im bardziej wzrastasz, im bardziej masz pewność siebie, im bardziej pielęgnujesz te swoje wartości, które są dla Ciebie ważne, przechodzisz na wyższy pułap. I ten wyższy pułap sprawia to, że poznajesz innych ludzi, mentalnie innych, czyli podobnych do Ciebie. Czyli tamtych zostawiasz już, te grono, które gdzieś tam było, zostawiasz za sobą, bo Ty już jesteś gdzie indziej. I Ci z dołu nie rozumieją Ciebie. Mówią, że jesteś z innego świata na przykład, albo o czym Ty do mnie mówisz. I być może dzisiaj Ty słuchasz to i mówisz, w ogóle o czym Ty, kobieto, do mnie tutaj gadasz. No jeżeli nie jesteśmy na tym samym pułapie, to na pewno mnie nie zrozumiesz. Ale ktoś, kto jest na tym samym pułapie, albo jest wyżej, to on zrozumie mnie. Albo ktoś, kto jest przed.
bo chcę już wejść na taki etap świadomości, duchowości, a nie przeciętności. I to jest, słuchajcie, cały ambarast tego, można to tak nazwać. Żebyśmy chcieli wzrastać, bo ta duchowość zmienia naprawdę bardzo wiele w naszym życiu i dlatego warto jest nie odpuszczać tego, co jest dla nas ważne, prawdziwe, co jest dobre, bez względu na wszystko, bez względu na to, co się dzieje w świecie, gdzie wali ci się obok. Wyobraź sobie teraz sytuację, że idziesz przed siebie, nie wiem, las. I wyobraź sobie, że idziesz tym lasem na przykład, tak? Albo drogą idziesz. I obok ciebie widzisz, jak lecą kamienie z nieba, po prostu kamienie idą. A ty idziesz i ciebie nic nie dotyka. Zobacz, jaka to musi być wiara. Jak mocna wiara, idziesz po prostu, a ciebie nic nie dotyka. Wszystkie kamienie spadają obok. Jak to, to chodzi o to, żeby mieć taką wiarę, że po prostu ty idziesz i nic ci nie zatrzyma. Nic ci nie zatrzyma w drodze pod te twoje wartości, to twoje spełnienie, które masz w sercu. Ja nie mówię o tych wszystkich przepychach i kasie i tak dalej, tylko ja mówię o tym w środku, tutaj, że ty w to wierzysz i idziesz. Bo kasę można zarobić w jeden dzień, w rok, a można ją potem stracić w jednej chwili. I potem znowu zarobić. Ale tu chodzi o takie rzeczy, które są bezcenne, bo one są bezcenne, nie mają ceny, nie mają terminu ważności. One będą trwać na wieki. I to jest cudowne i to jest niesamowite. I ja chciałam Wam to przekazać, żebyście nie odpuszczali takich rzeczy, które są dla Was ważne i cenne i piękne, bo wtedy dzieje się magia. I czasami wydaje nam się, że coś jest trudne i że jest trudno. I będzie tak. Ale to po to, żebyśmy czegoś się dowiedzieli, albo coś zmienili, albo weszli na inny poziom, na inny pułap świadomości. Także wiara daje nam skrzydła, żeby latać. A jeżeli mamy te skrzydła, albo mamy jedno skrzydło i spotykamy kogoś, kto ma drugie, to wtedy latamy razem. Bo jest takie powiedzenie, słuchajcie, że samemu idzie się szybciej, ale we dwoje można dojść dalej. Bo kiedy ty upadasz, to druga osoba, to drugie skrzydło cię podnosi i zabiera cię ze sobą, tak? I jest nawet taki fajny cytat w Biblii, że dwóm jest raźniej, że nawet jeżeli śpią razem, to jeden drugiego ogrzewa. Jeżeli jeden upadnie, to drugi go podniesie. Słuchajcie, to są prawdy, które były już zapisane 2000 lat temu. I to jest, i tak jest w dzisiejszym świecie też. Jeżeli masz taką osobę przy swoim boku, która ma to skrzydło, to trzymaj się tego skrzydła i dawaj swoje też. Ja Wam życzę, żebyście wierzyli w te wszystkie swoje wartości, wszystkie marzenia, które macie i żebyście nie poprzestawali na tym, kiedy jest trudno i kiedy jest źle, ale żebyście odpuszczali te rzeczy, które Was hamują i przytrzymują w drodze po tą prawdę, którą macie w sobie. I ja Was ściskam serdecznie, pozdrawiam, życzę Wam wspaniałego dnia, wieczoru, bez względu na to, kiedy będziecie to słuchać. Do usłyszenia. Przepraszam najmocniej, jeszcze chciałam coś powiedzieć. No, moi drodzy, no i odnośnie tej wiary, i tego odkładania, że jeżeli odkładamy, że to nie budujemy tej wiary właśnie w sobie, już niebawem, bo to jest szykowane i to wszystko się dzieje, będzie taki poradnik razem z takim kursem właśnie o tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się robi, czyli będzie taka książeczka wydana tutaj na Ludziach Sukcesu i będzie to coś, co miało być całkiem w innej formie napisane, ale moja koncepcja się zmieniła. I będzie to takie coś, co da Ci takiego powera wierzy. Właśnie to będzie druga część tego, żeby wierzyć w siebie i dlaczego nie wierzymy w siebie i jak to zmienić. I tam będą przykłady, ćwiczenia do zrobienia i będzie to coś niesamowitego, co da Ci takiego kopa do tego, żeby iść po to, czego pragniesz i co jest Twoją prawdą. Teraz Was ściskam mocno. O! Ściskam Was mocno. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej! Thank you.